mi się, że cię znam. Chodzisz do trzeciej B? Tak, nazywam się Agata. A ty? Anka. Jestem do drugiej A. Chodzimy do tej samej szkoły. Możliwe, też cię kojarzę. Mam już tego dość. Nie chcę chodzić na te drugie językowo. Zazdroszczę ci. Ja uwielbiam konie, ale nie, nie mogę. Bo w tym czasie mam pas. Thank you.
Ja i Agata, poznajcie się. Pamiętasz, że to się ostatnio skończyło? Ten chłopiec, który chciał wprowadzić obowiązek spania? Właśnie, drzemka 12, sen nocno 20, cisza nocna, mycie rąk przed posiłka, sprzątanie i układanie po zakończonej zabawie. Tu nie ma miejsca na obowiązki. Tu nie ma miejsca na obowiązki. Mówiłeś, że nasza kraina? Mówiłam, że nasza kraina została zamknięta na obcy wież. Czyś ty zwariowała? Czyś ty zwariowała? To dla nas za duże ryzyko. Mogą zniszczyć nasz świat. Były za bardzo przytłoczone obowiązkami, które wyznaczali im dorośli. Thank you.
Nie przynosiłam żadnych dzieci z ziemi. Pani prezes, po co ta kontrola? A niech to piór trzaśnie! I nie żartowałam. Muszę zwołać zarząd. Wybawiam cię na wszystkie czasy. Wydaje ci się. A ja zauważyłam coś niepokojącego. Mów, co widziałaś. Pamiętacie, jak graliśmy na konsolach? Ta cała Anka i Agata próbowały wygrywać. To niemożliwe, to nie ma wygranych i przegranych. No właśnie, bawi mi się tylko w te zabawy, w których wygrywa każdy. Albo w takie, kto nie wygrywa nic. Przewrażliwiona? A co z Agatą, która krzyczała, że wygrywa ten, który pierwszy dojedzie do drzewa? To nic nie świadczy. Są nowe, więc? Anka i Agata są nowe, więc ja znam naszych wszystkich przyzwyczajeń. Wystarczy z nimi porozmawiać. Nie, to mogłoby pogorszyć sprawę. Będę je obserwować, ale jak coś was nie zaniepokoi, to powiecie mi o tym. Dobrze. Macie ochotę na frytki? Zawsze. Musimy przygotować losy. Agata, ty to jesteś odważna. Ty też jesteś, tylko pozwól sobie na karty. Do dzieła, zbiórka ze wszystkimi w sali zabaw. Do dzieła!
mamy. Tylko się jednocząc, urząd pokonamy. Forsa, co ja robię? Przecież to i tak się nie uda. Giniemy, wszyscy zginiemy. Albo co gorsza, was odeślą na ziemię. A mnie w kot... Na masa! Lewanka, uspokój się! Sęk w tym, że przed nami kontrola z urzędu. Lemonka nie powiedziała o dwóch nowych z ziemi. Przebierzemy je za elementy przyrody i przywiążemy do korony drzew. Taka trochę hardkorowa wersja króla Cichy. Prezeska zobaczy, że wszystko gra, nikt nowy nie dołączył i wola spokój będzie. Oszalałyście, jak można kogoś przywiązać do drzewa. Nikt dobrowolnie nie dołoży tego ohydnego stroju liścia. Ale dobre, ale wygląda nie dobre. A mi się podoba. Już
już nigdy nie wrócicie na ziemię, a ja zadbam, żebyście trafiły do oddziału dla fałszywców. Z jakiego oddziału? Nic nie rozumiecie. To no, to może nam wytłumaczycie? Nasz świat jest cudowny, zabawa bez granic, bez szkoły, odrobienia lekcji, ale my mamy inne przyzwyczajenia. Zabawa jest fajna, kiedy reta nas pozostała wykonana. Nie mogę już patrzeć na czekoladę i sypsy. Przyznam, że chętnie jadłabym smakowego z ziemniakami, umyłabym zęby i rozczesała się po kuchniowym włosach. Mamy w to uwierzyć. Nie musicie się nazwać, nie chcemy o naszej działalności ogłosić ludziom. Słuchajcie, dziewczyny mają rację. Dzieci z ziemi nie są złe. Dzieci z ziemi mają inne przyzwyczajenia. Ja wiem, że Anka i Agata nie zdradzą. Pomożecie nam wrócić? Nie tak, a to, że mógłby się poznać, to dla nas duża lekcja pokory. Dziękuję, że odważyliście się dołączyć do naszej krainy, choć na krótko. Coś w tym jest. Zgadzam się. Jedna pola mąka do mąka. To co, zgoda? Jasne. Powtarzajcie za nami! Kiedy przygód masz już dość? Kiedy przygód masz już dość? Kiedy przygód masz już dość? Rzeczywistość daje w kość. Rzeczywistość daje w kość. Porzuć smutki i marzenia. Porzuć smutki i marzenia. Powiedz światu do widzenia. Powiedz światu do widzenia. Przekazać? Musimy przekazać tą wiadomość Lemonce Demonce.